tej strony Paulina Klimek, witam wszystkich bardzo serdecznie ze Szczecina. To jest gala XTBK SW78 i zaczęliśmy ją z bardzo wysokiego C. Mocne tempo narzucił dzisiaj Borys Dzikowski i wygrywa jednogłośną decyzją. Ostatnie 40 sekund to teraz nadrobiłeś z nawiązką i wygrywasz na pełnym dystansie. Jak było? Witam wszystkich serdecznie. No nie do końca jestem zadowolony z tego, że trwało to na pełnym dystansie. No bo jak widać, poprzeczkę w Ostrowie postawiłem sobie wysoko i ambitny plan na walkę był, żeby skończyć to w pierwszej rundzie. Niestety nie udało się, przeciwnik twardy postawił ciężkie warunki, więc mamy zwycięstwo na punkty, to cieszę się, że mogłem zawalczyć na takiej gali w Szczecinie z takimi nazwiskami jak Materla, Mańkowski. Kiedyś człowiek przy pizzy oglądał galę KSW i nawet nie marzył o tym, żeby się tu bić, a teraz jestem na jednej karcie. Wspaniałe uczucie, cieszę się bardzo. Słuchaj, musisz przyznać, że jeżeli chodzi o twojego przeciwnika, nie dość, że bardzo małe doświadczenie, jeszcze mniejsze niż twoje, które nadal jest niewielkie, nadal je sobie budujesz, to biorąc walkę na tym poziomie, na gali KSW, na niespełna tydzień przed wydarzeniem, no jest to imponująca forma, w jakiej się pokazał. Jasna sprawa, oczywiście zaskoczył mnie tym, że był mega twardy. Cieszę się, że znalazło się zastępstwo tak szybko i że Andrzej wziął tą walkę. No właśnie z tego tytułu nie jestem zadowolony, że trwało to na pełnym dystansie. Pozwoliło mi to walkę poprowadzić mądrze, więc z tego jestem zadowolony. Ale co, chciałem podziękować właśnie tobie, Andrzej, za to, że tą walkę zabrałeś. Jesteś prawdziwym wojownikiem. Nie każdy bierze walkę na półtora miesiąca przed galą, a gdzie dopiero na 6 dni wchodzi i postawia tak trudne warunki do zawodnika, który był przygotowany świetnie, powiedzmy od września, to pełen szacunek i dziękuję bardzo. Gratulujemy tobie w takim razie kolejnego zwycięstwa, które dokładasz do swojego rekordu. Czekamy w takim razie na następne występy, bo chyba żadnych kontuzji tutaj nie mamy. Nie, chyba tylko delikatne rozcięcie. Dziękuję ci bardzo. Jeżeli organizacja będzie zainteresowana i znajdzie się przeciwnik, bądź ja będę do kogoś potrzebny, no to na maj jak najbardziej jest to w moim zasięgu. I bardzo chciałbym zawalczyć w maju, więc mam nadzieję, że organizacja KSW weźmie to pod uwagę i dadzą mi tą szansę. Notujemy zatem ten apel. Majbor Dzikowski będzie prawdopodobnie gotowy. Chcemy go oglądać dalej w klatce. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Piąteczka.